Więc jest mniej więcej jakaś 14, jest chyba z 35 stopni. Jestem w takim dziwnym kraju, który się nazywa Urugwaj. Mam ochotę się tylko i wyłącznie położyć na trawie, leżeć, zasnąć, no i tak dospać do wieczora, kiedy już będzie trochę chłodniej, czyli będzie 32 stopnie. Rzecz w tym, że muszę nagrać teraz ten filmik, który muszę nagrać, a on powinien być cały taki energetyczny i cały taki z siłą, z dynamiką, z motywacją i tak dalej. Więc prawdopodobnie będzie jakaś lipa, no ale co zrobić? Spróbujemy. Więc serdecznie zapraszam na czołóweczkę, obrazki takie tam inne, a potem będzie gadanko udające takie energetyczne, a prawdopodobnie będzie trochę rozespane. Tak czy siak, czujcie się zaproszeni. Słuchajcie, naprawdę to jest jakaś po prostu jakaś straszna lipa w takim sensie. Tak mi się strasznie nie chce dzisiaj, ale muszę, dlatego że jak tego teraz nie nagram, to potem już nie zdążę wam tego puścić i tak dalej, i tak dalej. W ogóle, dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Proszę mi wybaczyć ten odcinek z góry, chociaż to będzie super odcinek, ale proszę mi wybaczyć jego okoliczności i tak dalej. Kochani, jestem w takiej miejscowości, która się nazywa Colonia del Sacramento. To jest na wybrzeżu Urugwaju, po drugiej stronie wody jest Buenos Aires. Wieczorem mam tam jakąś barkę, którą będę płynął na drugą stronę. No i po prostu już nie będę miał tego kiedy nagrać, muszę nagrać to dzisiaj. Chciałbym wam coś ważnego powiedzieć, w sensie mam takie pewne przemyślenia. Kochani, ostatnie kilkanaście w sumie dni spędziłem w Urugwaju, błąkając się po takich totalnych bezdrożach, po prostu wręcz pustyniach, po pampie urugwajskiej, w takim niczym zupełnie. Dużo czasu na myślenie, dużo czasu na modlenie się, bardzo mało ludzi, których tam spotykałem, bo to bardzo takie puste rejony. Dobry czas, bardzo dobry czas. Przyjechałem teraz tutaj na wybrzeże, do naprawdę uroczego miasta. To na pewno już tam na jakichś obrazkach widzieliście, jeszcze wam pewnie pokażę. No po prostu przepiękna mieścina, bo to mieścina. Jestem na jakimś takim, w jakimś takim parku, mam bardzo fajne towarzystwo, tu obok, w sensie tam, jest kościół Najświętszego Sakramentu, stąd się w ogóle wzięła nazwa tej miejscowości. Tutaj jest siedziba gubernatora. Jak widzicie, nic specjalnego, taka trochę ruina. No i tak sobie siadłem, przepraszam, bo mi się nawet nie chce tak kamery do góry trzymać. Będę sobie trzymał tak, dobra? Mam nadzieję, że jakoś jest dobrze, chyba jest dobrze, że dacie radę. Kochani, o czym ja chciałem wam dzisiaj opowiedzieć? No czemu ty tym motorem tu jeździsz? Idźże z tym motorem. Przepraszam, będą takie różne cięcia i przerwy, bo to jest taka mała mieścina, jak to w mojej mieścinie. Chłopaki jeżdżą na motorach, nie? W takim sensie, jak się orientują, że turystki są i tak dalej, to wyciągają motory i jeżdżą po centrum na motorach i co chwilę jest głośno. Więc przepraszam, jeśli będę tak przerywał i to w ogóle będzie takie, jakieś takie szarpane. W ogóle chce mi się spać, jak już mówiłem. Dobra, już nie będę tego powtarzał, bo odcinek będzie do niczego. Kochani, chciałbym wam dzisiaj podać coś bardzo ciekawego, myślę. W sensie, że nic odkrywczego, bo to żadne odkrycia. Ale coś, co za mną chodzi od dłuższego czasu, żeby wam to powiedzieć. I o to też czasem pytacie. Jak oglądacie czasem te moje odcinki, to tak widać w komentarzach różnych, że a skąd ojciec ma tyle energii, albo tyle radości, albo czegoś tam, albo dlaczego taki pozytyw i tak dalej. Więc moi kochani, po pierwsze to musicie pamiętać, że YouTube to jest pewnego rodzaju kreacja, tak? W takim sensie nie chodzi mi o to, że ja coś tutaj udaję. Tylko to jest wycinek tylko mnie i mojego życia, nie? Jakby nie pokazuję wam tych momentów, kiedy po prostu leżę zrozpaczony i mam ochotę się zabić, bo i po co to komu pokazywać?
Natomiast pokazuję wam wszystkie te momenty, żeby was jakoś tak zachęcić do życia. Takie jest moje założenie w ogóle tej obecności na YouTubie, żeby wam dawać po prostu siłę, żeby wam dawać energię, dawać wam radość i Bożą nadzieję i po prostu Bożą obecność i tak dalej. Dlatego nie ma smentów zazwyczaj, tylko próbuję was zaatakować czymś sensownym. Ale mam coś takiego, że mam takie 6 zasad. Wiadomo dlaczego 6, nie? No nazywam się szóstak, to jest 6. Nie, że dekalog, tylko taki szóstalog albo szóstakameron. Nie wiem, jak to nazwać. No, w każdym bądź razie szóstka taka, nie? W sensie 6 zasad, które sprawiają, że człowiek jest szczęśliwy. Chciałbym wam dzisiaj w tym odcinku te 6 zasad przedstawić. Mówię, żadne odkrycia. To będą rzeczy, o których słyszeliście już po prostu milion razy u mnie. Tylko tak do kupy jakoś je zebrałem. Może to się komuś na coś przyda, może ktoś będzie miał trochę, nie wiem, z tego jakichś takich wskazówek na to, jak sobie radzić, kochani. Dla mnie te 6 rzeczy, te 6 zasad, przepraszam, już mi się naprawdę nie chce tego trzymać, te 6 zasad to jest taki sposób na to, że tak powiem, jak szukać szczęścia, albo jak sprowadzać szczęście, albo jak pozbywać się nieszczęścia. Dobra, już tylko sobie to włączę, mam zapisane po kolei, żebym tutaj się czegoś nie pogubił. Znaczy ja to w sumie pamiętam, ale żeby to było jasne. Moi drodzy, 6 zasad szóstaka na szczęśliwe życie. Można by z tego ukuć potem jakąś książkę, bo co, tak to byłaby krótka książka, miałaby tylko 6 stron, to chyba nie. Kochani, 6 sposobów na to, w jaki sposób ojciec Adam sprawia, że jego życie jest szczęśliwe, no to będzie żenujące trochę, no ale dobra. Kochani, zasada numer 1. Żyj tu i teraz. To jest podstawowa pierwsza zasada mojego życia, czyli żyj tu i teraz. Nie żyj marzeniami, nie żyj do przodu, nie żyj do tyłu, nie oglądaj się na przeszłość i na to, co się w niej wydarzyło, nie patrz na przyszłość i na to, co kiedyś będzie, o czym marzysz, tylko bądź tu i teraz, czyli mówiąc krótko, nie uciekaj z rzeczywistości. W pierwszej zasadzie chodzi o to, że jestem przekonany, że przyczyną naszych nieszczęść bardzo często jest po prostu ucieczka od tego, w czym jesteśmy. Otóż głęboko wierzę w to, że tu i teraz Pan Bóg daje mi i też myślę, że każdemu, każdej z was, absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne do szczęścia. Dlatego pierwsza zasada brzmi: żyj tu i teraz. Druga zasada szczęśliwego życia, całkowicie i totalnie sprzeczna z pierwszą zasadą i właśnie o to chodzi. I proszę mi tam nie pisać, że ojciec se sam zaprzeczył, bo tak se sam zaprzeczył, bo właśnie o to chodzi. Druga zasada: myśl ciągle do przodu. Ale już mówię, w jakim sensie. Nie w takim sensie, że jest mi tu źle i chciałbym być gdzieś indziej kiedyś w przyszłości, tylko chodzi mi o coś innego. Nieustannie zadawaj sobie pytanie, co możesz zrobić, żeby jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok twoje życie było lepsze niż jest. Czyli mówiąc krótko, ciągle się rozwijaj. O to mi chodzi, myśl ciągle do przodu. Nie chodzi mi o ucieczkę w marzenia, nie chodzi mi o ucieczkę w rzeczy, które się nie wydarzą, w rzeczy nierealne, albo nawet i realne, ale takie, za którymi jakby teraz ich nie mamy, a za którymi tęsknimy. Tylko myśl bardzo konkretnie, do czego chcesz zmierzać, co chcesz zmieniać i co możesz zrobić, żeby jutro było lepiej. Czyli mówiąc krótko, mimo że pierwsza zasada mówi, żyj tu i teraz, to zrób, żeby jutro, żeby jutrzejsze tu i teraz było lepsze od dzisiejszego. Mam nadzieję, że to jest jasne. To jest druga zasada szczęśliwego życia. Moi drodzy, zasada numer 3. Każdy dzień musi mieć swój cel. Czyli mówiąc krótko, ogranicz swoje życie jakby w myśleniu o nim do jednego dnia, do dzisiejszego dnia i spróbuj poszukać bardzo konkretnego celu na ten jeden dzień. Chodzi o to, żeby każdy dzień twojego życia to był dzień, który będzie miał określoną wartość, który będzie czymś wypełniony, który będzie dążeniem do czegoś. Mówiąc inaczej, niech każdy dzień twojego życia będzie ostatnim dniem twojego życia. Czyli niech nie będzie dni, które są pustym przebiegiem, dni, które są do niczego. Uwaga, dzień może być do niczego, ale tylko dlatego, że tak postanowisz. I oczywiście, jeżeli tak postanawiasz, to wtedy jest pytanie, dlaczego tak postanawiasz. Ale jeżeli tak postanowisz, bo to jest dobre, bo potrzebujesz dnia na leżenie na trawie po prostu brzuchem do góry przez cały dzień, na odpoczynek jak najbardziej, to też może być cel tego dnia. Ale chodzi o to, żeby nie przeżywać życia po prostu przeżywając się, bo ono leci, bo ono idzie i, że tak powiem, się toczy. Nie. Nadaj sens każdemu dniowi. Perspektywa jest tylko do wieczora. Ja tylko do dzisiejszego wieczora myślę, co muszę dzisiaj zrobić. Muszę nagrać ten odcinek, mimo że mi się strasznie nie chce i chcę leżeć na trawie. I to jest w ogóle też mój cel po nagraniu tego filmiku. Ale nadaj sens temu dniowi. Ten dzień mój dzisiejszy będzie miał sens, dlatego że gadam do was to, co gadam i może chociaż jedna osoba coś sensownego z tego wyciągnie. Dlatego niech każdy dzień ma swój cel. Zasada numer 4. Moi drodzy,
Dziękuj, dziękuj, dziękuj. To jest czwarta zasada szczęśliwego życia. Za wszystko dziękuj. Cokolwiek się w Twoim życiu dzieje, cokolwiek się wydarza, jakiekolwiek są sytuacje dobre, złe, cudowne, fantastyczne, okropne, tragiczne, nie do wytrzymania ze szczęścia, nie do wytrzymania z nieszczęścia, dziękuj, dziękuj, dziękuj. Wypełnij swoje serce, wypełnij swoją duszę, wypełnij swoje słowa, swoje myśli, swoje czyny, swoje ciało, swoje kroki, swoje oddechy. Wszystko wypełnij dziękczynieniem. A im jest gorzej, im idzie bardziej źle, im jest większa katastrofa, tym więcej dziękuj. To dziękczynienie zobaczysz, przemieni Twoje serce. Nie będę tego więcej tłumaczył, bo to jest strasznie proste i jednocześnie najtrudniejsze na świecie. Dziękuj, dziękuj za wszystko. Dziękuj. Moi drodzy, jak się łatwo domyślić, zasada numer 5. Zasada numer 5, jedna z moich ulubionych, oczywiście wszystkie są moje ulubione, brzmi kochaj, 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 kochaj. Czyli chodzi mi tutaj teraz o ludzi. Każdego napotkanego człowieka, bez względu na to, kim jest, czy jest Twoim przyjacielem, wrogiem, bliski, daleki, znany, obcy, z dobrymi zamiarami, ze złymi zamiarami, zawsze, kiedy stajesz przed jakimkolwiek człowiekiem, zadawaj sobie tylko jedno pytanie. Co mogę zrobić, żeby go kochać? Nie co mogę zrobić, żeby być dla niego miłym, przyjemnym, sympatycznym, albo żeby być dla niego niemiłym, nieprzyjemnym, sympatycznym, niesympatycznym, tylko co mam zrobić, żeby okazać mu miłość. Ta miłość czasem jest mówieniem prawdy, czasem jest mówieniem czegoś dobrego, zazwyczaj i prawie zawsze jest byciem dla kogoś dobrym. Nie prawie zawsze, zawsze. Jest byciem dla kogoś dobrym. Mówiąc krótko, wprowadź naczelną zasadę do bycia z każdym człowiekiem, a szczególnie z Twoimi wrogami, która brzmi: kochaj go. Kochaj go z całego serca, z całej duszy, z całych sił. Kochaj go po prostu jak tylko możesz. Dlatego, że tak zostałeś stworzony. Tak Cię stworzył Pan Bóg, żebyś kochał ludzi, żebyś kochała ludzi. I jak kochasz, to jesteś szczęśliwy, jesteś szczęśliwa. Więc zasada numer 5 brzmi: kochaj. No i moi drodzy, jak się łatwo domyślić, przyszedł czas na zasadę numer 6. Co to jest za zasada? Ona jest najważniejsza, kochani. Mówię to zupełnie poważnie. Wszystkie dotychczasowe 5 zasad nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie ma zasady numer 6. Jaka jest zasada numer 6? Ona jest tylko jednym słowem. Bóg. W takim sensie nic nie ma sensu. Żadna z poniższych zasad nie ma sensu. Nic w ogóle w Twoim życiu, w ogóle nic, w ogóle ever, gdziekolwiek nie ma żadnego sensu, jeśli nie ma w Twoim życiu Boga. A to znaczy szukaj Go, poznawaj Go, dąż do Niego, drapieżnie po prostu wyruszaj w drogę, żeby Go znaleźć. Bez Niego nic nie ma najmniejszego sensu. Nawet jeżeli nie potrafisz zrobić tych wszystkich 5 poprzednich zasad, albo nawet jeżeli wszystkie zrobisz, ale nie będziesz mieć tej ostatniej, a nawet jeżeli ich nie zrobisz, ale będziesz mieć tę ostatnią, masz wszystko, dlatego że On jest wszystkim. On jest całym szczęściem, On jest całym, w ogóle On jest po prostu, no On jest wszystkim, jest po prostu, jest całym zbiorem, ale mnie coś użarło, jest całym zbiorem po prostu wszystkiego, co jest Ci potrzebne, żebyś był szczęśliwy, żebyś była szczęśliwa. Więc zasada numer 6 brzmi: bez Boga po prostu nawet nie wstawaj rano. Bóg jest potrzebny absolutnie do wszystkiego i jest jedynym potrzebnym kimś w Twoim życiu, bez którego nie ma w ogóle żadnego szczęścia. Amen. Matko i córko. Moi drodzy, wybaczcie, ale... No niestety tak to będzie musiało wyglądać, bo już mam dość. Mam nadzieję, Jezu, jakie to są piękne drzewa. Zobaczcie sobie. Ale ekstra. Więc moi drodzy, ja się teraz oddam po prostu słodkiemu leżeniu i będę tak leżał, aż wstanę. W sensie, kiedy będę musiał pójść na tą barkę, żeby mnie tam na drugą stronę do Buenos Aires zawieźli. Mam nadzieję, że... Mimo, że w jakiś taki dziwny sposób mam wrażenie, ale te 6 zasad usłyszeliście, one Wam się na coś przydadzą i zrobicie z nimi coś sensownego. Boże, jaki jestem szczęśliwy. 6 zasad szóstaka to są najlepsze zasady świata. Jestem o tym głęboko przekonany i prawdopodobnie nie mam racji, ale to zupełnie nie ma znaczenia. Dobra, kochani, serdecznie Was pozdrawiam, pewnie będę jeszcze jakieś obrazki albo końcówka, bo nie wiem co, bo to będę montował, pewnie nie wiadomo kiedy. W każdym bądź razie było mi przemiło, pa pa, a zobaczymy się będzie za 3 sekundy.
sumie to powinienem cały ten odcinek nagrać właśnie tak, tak sobie leżąc. To byłoby najlepiej. Strasznie się umęczyłem tak siedząc. Wy się pewnie strasznie umęczyliście słuchając tego mojego ględzenia. Ale miejmy nadzieję, że miało to sens. A jak nie miało, no to trudno. Tak jak zawsze. Boż, jak ja lubię się z wami spotykać. Dobra. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie z Colonia del Sacramento. Idę zaraz do kościoła Świętego Sacramento, no bo gdzieżby inaczej, skoro tu jest samo szczęście. A my się widzimy w kolejnym vlogu gdzieś, z jakiegoś pewnie kolejnego kraju, czegokolwiek tam. Dobrze. Z Bogiem trwajcie. Serdecznie was pozdrawiam. Błogosławię. Napełniam was radością, szczęściem i w ogóle przyzywam Bożej obecności nad wami i niech wam będzie jak najlepiej. Chciałbym się powiedzieć, niech wam będzie ziemia lekką, ale niech wam będzie jak najlepiej. Z Bogiem, do zobaczenia, pa!